Witamy w magazynie futbolowej Ligi 6, GFL jest weekend, witamy z Ligi D2 i zapraszamy do analizy razem z nami sytuacji po 12 tygodniu rozgrywek. Tak więc no, jesteśmy już naprawdę na końcu sezonu jesień 2014. Sporo meczów w tym tygodniu w tej lidze, innych, chyba tylko w lidze A doszło też do tylu spotkań. No i tutaj można powiedzieć pełna kolejka, tak, została rozegrana. No i wszystko zostaje po staremu, wiemy kto na pierwszym, kto na drugim, kto na trzecim miejscu. No tak, po meczu Jugowic z Pelikanami podszedł do mnie zawodnik właśnie Jugowic, się pyta jak tam ping, to ja mówię, no wysoko, no to mamy trzecie miejsce. No i chyba tak to będzie wyglądało. Tak to można było się jeszcze kilka tygodni temu zastanawiać, czy Deniko poradzi sobie z Czarnym Lotosem, natomiast przez obniżkę formy było... No Czarny Lotos trzy mecze z rzędu ostatnio bodajże tak, przegrał. Tak, więc to było raczej zdecydowany faworyt Deniko i Pink, i TSA, i Deniko zaksięgowały sobie 3 punkty, więc wydaje się, że tutaj nic się już do końca sezonu nie zmieni i właśnie taka będzie kolejność Masowi na pierwszym, Pink na drugim i na trzecim Jugowice. Ta trójka oczywiście jest już pewna awansu do Ligi C i w przyszłym sezonie właśnie będą występować na trzecim poziomie rozrywkowym. No Pink wygrał znowu kilkunastoma bramkami, TSA troszkę niżej, Deniko chyba był najbardziej taki zacięty mecz, no ale też raczej pewne zwycięstwo. Więc tutaj trzeba byłoby się skoncentrować na innych wydarzeniach. Przede wszystkim na zwycięstwie Zakapiora. Pierwsze zwycięstwo w sezonie. Przerwana seria 7 meczów bez porażki Spartana. Kto by się spodziewał, że akurat w meczu z Zakapiorem, który no nie wygrał jeszcze w tym sezonie. Wiedzą, że Spartan no, czwarte miejsce. I tak solidnie grał. Tak. Solidnie grał w ostatnich spotkaniach. Natomiast tutaj problem też kadrowy na początku spotkania. Grali w piątkę i to co Zakapior wykorzystał, no ale nawet potem, gdy już składy się wyrównały, no to wcale dla Zakapiora nie wyglądało, że on tą przewagę jeszcze powiększył, także brawa dla tej drużyny. Wygrały Adebayory z Serco, bezdyskusyjne zwycięstwo, no i ostatnio ta forma chyba poszła w górę. No i Joga Bonito z Kateore też zwyciężyła i no to były mecze sąsiadów tabeli, i Joga Bonito i Kateoreo. Adebayory, Serco, więc tutaj bardzo cenne punkty. Wiadomo, że ani jedni, ani drudzy nie walczą o medale, czy nawet o to czwarte miejsce, no ale o tą górną połówkę tabeli warto zawsze powalczyć. No i Joga Bonito, Adebayory, no to właśnie to zrobiły. No i zwyciężyło też RKS Hówdu, ale nie miało łatwej przeprawy, przynajmniej na początku z Planet Escape. Tam do pewnego momentu było dość równo, no ale potem RKS odskoczył i ostatecznie zakończył mecz wysokim zwycięstwem. Mówiliśmy przed tygodniem o walce o koronę Króla Strzelców. To tutaj Kamil Klęk 7 goli, Ramut 8. No ale Kamil grał tylko przez pół godziny w meczu z ABB, więc gdyby grał dłużej, no to pewnie potem pałeczkę przejął Łąkas i on nastrzelał tych goli więcej. I to będzie chyba, można powiedzieć, że rekord w ogóle strzelonych bramek. Tak, wydaje się, że tak, że rekord... Rekordem chyba do tej pory jest Mateusz Żółkow, 49, 48... W pierwszym sezonie jeszcze chyba Szymon też strzelił więcej, ponad 50 miał. Coś koło tego, w ogóle 50 na pewno. Nie sprawdzałem dokładnie, natomiast to trzeba sprawdzić, bo nie wykluczone, że właśnie będzie rekord FLS-u pod kątem strzelonych przez jednego zawodnika. No i jeśli to byłby Kamil Klęk, no to drugi raz z rzędu będzie sięgnie po koronę Króla Strzelców, wcześniej była Liga C3 bodajże. W barwach Dumy Katalonii. Tak. Zobaczmy na 6 tygodnia. To wszystko w tym programie, do zobaczenia za tydzień.